Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Miraża. Jesteśmy w dość nikczemnym miejscu, gdzieś tutaj w naszej okolicy. Ma niedługo znaleźć się jakaś, nie wiem, zła kobieta. No wiecie, zła kobieta to była, a my będziemy musieli się jej pozbyć. Dla dobra oczywiście wszystkich dookoła. Punktów umiejętności brak, ale śledztwo w trakcie. Dlatego moi drodzy, jeżeli lubicie tę jakże chillową jak na razie serię z Miraża, zostawcie lajka. A ja muszę załatwić Zachrę upadłą uczoną. Nadal odkrywam. Mamy tutaj wszystkie nitki, które łączą historie związane z tymi całymi, wiecie, naukowymi przedsięwzięciami, tym dziwnym urządzeniem i tym, co wykopują, artefaktami. Dlatego poczekajmy na to, na co mamy poczekać i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. I w końcu rozwiązałem problem, dlaczego mi się dziwne zielone paski pojawiały wszędzie dookoła, kiedy grałem w tę grę. Była to synchronizacja pionowa, dlatego ją wyłączyłem i wszystko działa pięknie. Servants! Prepare a glass of dead juice on ice and serve it with a plate of honeyed bread and pomegranates. Fantastyczny posiłek na ostatni posiłek twojego życia. I am utterly beat. Okej. Bardzo pewnie się tutaj czuję. Nie wiem, ile osób wykorzystała albo ile osób zginęło na jej rozkaz, żeby ona sobie mogła tutaj siedzieć i się teraz wachlować. Paradise. Is where you find it. Niesamowicie wychillowana się wydaje być. No ale cóż, jak to zwykle bywa z ludźmi, którzy mają takie rzeczy za uszami, nie za bardzo się przejmuje tym, co się dzieje dookoła niej. Dobra, nie wiem, o czym ona tam gada, ale zobaczmy w takim razie, ilu tutaj tak realistycznie jest wrogów wszędzie dookoła. Tutaj kolejni łażą oczywiście na dole, domostwo uczonej. Nigdzie na dachach ich nie widzę. Tam jakiś klucz gdzieś potencjalnie potrzebny. Kolejni wrogowie gdzieś tutaj weszli na górę. Ona w ogóle obstawiła całą tę okolicę, bo to jest chyba bezprecedensowa sytuacja, kiedy ja już jestem praktycznie wewnątrz jej domu, gdzieś na dachu, kiedy ona tutaj przyłazi. Nie muszę znaleźć sposobu na to, jak tutaj się dostać. Nie muszę pokonać przeciwników, którzy stoją mi na drodze, ale za to jest zajebiście dużo przeciwników wszędzie dookoła niej, a ona sobie siedzi na samym środku, nie wiem, pije wodę z fontanny w tej chwili, więc pytanie brzmi, jaki będzie tutaj najlepszy tok postępowania? Zeskoczyć na nią, użyć mojej umiejętności, żeby ją po prostu załatwić, a potem myknąć? Wydaje mi się, że tak. Dlatego załatwmy sobie ją, albo wiecie co? Nie, inaczej. Najpierw tego, a potem ją. I lecimy. Let's go! Uhu! Będziemy mieli tutaj z nią chyba fajną pogadankę. O mój Boże, kurwa, prosto pod brodę to ostrze wbite. Dobra, osoba paląca księgi. No to ja w takim razie sobie stąd mykam, mykam, chłopaki. Nie mam tutaj już nic więcej do powiedzenia. Rozwikłano sprawę, wielkie dzieło. Jasne, będę miał teraz troszeczkę przewalone przez chwilę, ale to jest żaden problem. Koleżanka załatwiona. Postępy w tłumaczeniu. Wszelkie nasze obecne poszlaki jeszcze sobie niedługo rozkminimy. Na razie chcę się dostać gdzieś, gdzie mogę się przyczaić. Okej, dobra, dwa punkty umiejętności, lecimy do przodu, moi drodzy, rozwijamy się. Oni chyba raczej już mnie tutaj nie dogonią, ani nie zauważą, mam przynajmniej nadzieję, ale na wszelki kuc. Zobaczmy w takim razie. Pani uczona rozwalona. Książka, której, tak jak widzieliśmy, na szczęście nie udało się przetłumaczyć, została już... Nie wiem, przejęta chyba przez nas, tak mi się wydaje. No ważne, że nie dostali żadnych informacji. Porozmawiaj w siedzibie ukrytych i tutaj coś się pojawiło. Muszę dowiedzieć się więcej o planach zakonu. Księga jest kluczem i zakon buduje niebezpieczną maszynę. Dobra, no to co? To wracamy w takim razie do nas. Nie mamy tutaj już nic do roboty. Umiejętności za to, moi drodzy. Umiejętności. Kolejny gadżet. Gadżet więcej leczenia. Tylko właśnie, co jest po tym leczeniu? Noże do rzucania, które trafiły, mogą zostać zabrane. Bardzo interesujące. Umiejętność kradzieży. Aha, czyli łatwiej będzie kraść, a na samym końcu... A, drugie ulepszenie. To też może być dobry bajer. A tutaj jeszcze więcej gadżetów, ale zobaczmy, co mamy w tym miejscu. Jeszcze jeden bar mojego skupienia asasyńskiego, to cholera, może być dobre. Czasami mam ochotę trzech gości wywalić, a mam tylko dwa bary i muszę łączyć jakoś dziwacznie te wszystkie moje tutaj ruchy i kroki. A tak z powietrza brzmi ciekawie. Kontrprzewrót! To akurat byłoby mega zajebiste, szczególnie tak jak filmik pokazuje na tego opancerzonego typa, bo jego można bić tylko w plecy, pokroić go kurwa jakby się miał biczować. Przyspieszenie skupienia też zajebiste, ale 4 punkty umiejętności, god damn. Tutaj oczywiście jeszcze lepsza bystrość Enkidu, tutaj mamy co? Ujawnia ścieżki patroli, ciekawe, strzał sytuacyjny. O, namierzenie przeciwnika, który właśnie mnie zauważył, też ciekawe. Zwiększa zasięg orlego wzroku i zwiad z ukrycia. Automatycznie podświetla wrogów, kurwa, tutaj wszystko jest
takie fajne do wykupienia. Ale nie, bierzemy to. Mam 2 punkty, biorę kolejny pakiet mojego asesyńskiego zabójstwa. Tutaj akurat bardzo mi się podobało to, jak szybko i sprawnie udało się tej koleżanki pozbyć. Chociaż koleżanką to jej nie będę nazywał, bo ona daleko jej było do mojej koleżanki. Nie lubimy się i chuj. Ma miejsce na dysku na nagrania? Mam. Dobra, odkucnijmy się w takim razie i lecimy przed siebie. Przed odcinkiem połaziłem trochę i pokradłem od ludzi różne pierdolety z ich kieszeni. Mamy obecnie jakieś, wydaje mi się, 700 ponad tych dirhamów do wydawania. Co prawda nie mam teraz za bardzo pomysłu, na co to wydawać, bo aż żal wydupcać 500 na ten jeden strój, który zobaczyłem. Każdy handlarz go posiada. Ewidentnie jakiś gorący w tej chwili modowy temat. No ale nie będę aż tyle hajsu teraz wydawał. Nie wiem, na co je będzie sens to wydać. Mam wrażenie, że większość najcenniejszych rzeczy to tutaj się zdobywa metodami takimi bardziej gameplayowymi niż za pieniądze. Ale to... na razie niech się magazynują, czemu nie? Byku, aktualizacja. Mordujemy tyle ludzi, że już mi się gubi kogo. So, Tabed, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafik. Without my knowledge, eh? Where would we be? Tak, jeszcze bardziej się po jajkach polisz. A weapon. It can be used for good or ill. And the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people. Lethally. I have stopped them for now. But someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this Fazil with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. Ooh. But you must be sure. Before I act, I will be sure. Cholera, kolejna potężna asasynacja przed nami w takim razie. Intrygujące, czyżby cały ten wątek tego, wiecie, dystryktu naukowego miał już się zakończyć? Mamy bardzo mało informacji, jeżeli chodzi o nasz główny cel. Ukryty organizator rozwikłano sprawę, ale Rabisu, czy ja zobaczę jego twarz? No właśnie mam wrażenie, za mało informacji na razie, żeby skutecznie się go pozbyć. W sensie, mamy to, zobacz szczegóły, tiruriru, nie mamy 3 różnych wskazówek. Weź udział w sympozjum w Domu Mądrości. Cholera, no to bardzo chętnie. To wszystko ostatecznie sprowadza się do tego grzmota, ale czy to oznacza, że już 2 z 5 tych wszystkich złoczyńców będę miał z głowy? Czy może jako, że jest ich 5, no nie, czekajcie, 1, 2, 3, 4 jakby pomniejszych i 1 mega główny. Dobra, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Cały czas nie biorę żadnych zleceń, bo pomyślałem, że to może być ciekawa opcja, żeby sobie to na streamku porobić, ale biorąc pod uwagę, że cały ten świat jest usłany różnymi skrzyniami z nagrodami, gdzie się znajdują różnorakie rzeczy, no to mam wrażenie, że jakieś zleconko można by sobie akurat grzmotnąć, kiedy już będziemy przy okazji w naszej siedzibie. Możemy tam nawet w tej chwili podejść i sobie jakieś zebrać. Zobaczymy, jakie będą nagrody. Fajnie by było się tutaj w miarę mniej więcej na bieżąco upgrade'ować, nie wiem, stroje nowe zdobywać, jakieś blueprinty, czy też po prostu materiały na kolejne tiery naszych gadżetów. A jeżeli będzie chodziło o budowanie jakichś buildów i potem upgrade'owanie tego wszystkiego, no to myślę, że na to też wszystko przyjdzie czas. Siema, mój gadżeciarzu, witam cię serdecznie. Co możesz... Nie, przepraszam, gadżeciarza nie potrzebuję. Tutaj mamy zlecenia. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Tablica. Mnie interesuje coś, co będzie na przykład z mordowaniem związane. Tutaj jakiś mieczor fajny. Tutaj jest eskorta. Tutaj mamy kradzież. 2 punkty umiejętności. Mówiliście mi o tym. Mówiliście mi o tym, że tutaj 2 punkty są jako nagroda za to zadanie. I to akurat fajny bajer. Nie tylko materiały, ale też oczywiście te sztony. Kupieckie, niekupieckie. To akurat wygląda całkiem nieźle. 2 punkty? Dobra, zaakceptujmy w takim razie. Co ja się będę ograniczał?
Mogę też pozostałe zaakceptować. To wszystko są takie mini śledztwa, które nam się tutaj gdzieś pojawiają. To jest zlecenia, tyryryry. Tutaj je mamy. Kradzież brązowego zwierciadła zamkniętego w łaźni. No, jakieś tam sztony, ale najbardziej te punkty mnie interesują, nie będę ukrywał. Dobra, wziąłem to wziąłem. Ale mimo wszystko, wkręcamy się tutaj w główną fabułę, tak więc chodźmy zobaczyć. Plus, ja nie wiem czemu akurat ten gościu... Ja, gdzie to całe sympozjum? Czy ja będę miał jakoś powiedziane? Gdzie ono się odbywa? Bo tak na razie trochę... Cisza na mapie w tej chwili. Nie wiem, czy mam przeczytać może wskazówki. Dobra, wejdźmy w to menu śledztwa. Zobaczmy, co my tutaj mamy takiego na jego temat. Zobacz szczegóły. Ukrywa się w Domu Mądrości. Służy zakonowi pod komendą Al-Rabisu. Ukryty. Dowiedziałem się, że ukrył się po śmierci podwładnych gdzieś w Domu Mądrości. Dlatego jest tam tak zajebiście dużo strażników. Zakon docenia dokonania. Mam nadzieję, że wracasz do miasta, bo oczekuję dalszych instrukcji. No dobra, wiemy gdzie iść, wiemy gdzie jest Dom Mądrości, mamy tutaj znacznik, nie musimy się nigdzie chyba tutaj przesuwać. No dobra, możemy polecieć do tego punktu, żeby było trochę bliżej. No i zobaczymy. Na razie mamy wziąć udział w sympozjum. Pamiętam z mojego pokazu, że zabójstwo kogoś tam na jakimś tam rynku miało w ogóle tak niesamowicie dużo tam pojedynczych celów do spełnienia, że się z tym kompletnie nie wyrobiłem. Tego musiałem się dowiedzieć, tego podsłuchać, tutaj rozkminić, gdzie ktoś się znajduje, więc jakbym miał strzelać, to jeżeli ten tutaj mędrzec, starzec, który, no jak już mówiłem, nie dziwne, że jest wątłym starcem, jeżeli jest odpowiedzialny za tutaj naukową część działań zakonu. No zobaczymy. Być może będziemy musieli tutaj o wiele więcej w tym Domu Mądrości zrobić, niż tylko wziąć udział w sympozjum. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. Tak więc let's go. Plus, przepraszam bardzo. To nieważne ile się ma lat i czy jest się dziadem, czy nie dziadem. Złym skurwielem może być absolutnie każdy. Nikogo nie można skreślać. Niewinnie wyglądająca urocza dzierlatka też może być zła, tak samo jak stary dziad. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime... Please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Czy gość naprawdę tutaj robi wykłady na temat potencjalnie prekursorów? No bo przecież jeżeli chodzi o ludzi, którzy żyli przed nami, może chodzi tylko o prekursorów. Siema, dzień dobry. A, przepraszam. Nie mogę z nimi pogadać, muszę ich podsłuchać. Dobra, niech wam będzie. No, to jakby nigdy nic, pierdolne sobie tutaj i słuchamy. I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Okej, okay. Poetka Arib odpoczywa na wschodnim zewnętrznym dziedzińcu. Dobra, wschód, tam mamy wschód. Dobra, zobaczmy w takim razie panią poetkę. Nie jestem pewien, jakich informacji ona miałaby nam dostarczyć, ale ewidentnie jest tutaj o niej głośno w tych kręgach, tak więc gdzieś tutaj musi być w takim razie, co? Gdzie cię wyczuję? Gdzie jesteś, pani poetko? To jest wschodni dziedziniec. No niewątpliwie, tak, wschodni zewnętrzny. Mam tam literkę E u góry. Jeżeli jeszcze mnie do końca nie pojebało i moja wiedza nie jest tak nikła, jak mnie niektórzy oskarżają, to Boże, to wschód. I can use my weapons again if needed. Dobra, nie chcę do siana wskakiwać, przecież tutaj chciałem tę poetkę znaleźć, gdzie ona się niby tutaj znajduje. Odpoczywa na wschodnim zewnętrznym dziedzińcu. No to w takim razie, czekajcie, czy mnie powaliło, gdzie będzie wschodni dziedziniec? Może bardziej tamten w takim razie? No bo wschód mamy... w tym miejscu, no więc wschodni dziedziniec. Dobra, pójdę tutaj po prostu wzdłuż budynku prawą stroną i zobaczymy, czy coś się tutaj znajdzie. Czy gdziekolwiek na nią tutaj trafię. O, kradzież kieszonkowa. Kurwa, czemu nie? Co ja się będę ograniczał? Pieniądze to pieniądze. I sztony kupieckie, przepraszam bardzo. Helu kala, hale meala. Dobra, wielkie sympozjum. Wmieszaj się w tłum na parterze. To dopiero zaraz to zrealizujemy. Na spokojnie, chillera. Może to będzie wschód takim? O, mamy ją. Whose work keeps turning up in unexpected places. Faktycznie, zbieraliśmy jakieś informacje, że ktoś tam jest fanem jakiejś twórczości, więc pewnie chodzi o nią. Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary.
It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. Myślałem, że wyciągnę od niej jakieś informacje, ale skończyłeś na takiej trochę pierdololo rozmowie o niczym. Może tutaj? Nie, dobra, to jest kolejny wiersz godny potraktowania co najmniej takiego samego, jak potraktowałem wiersz w Doki Doki, kiedy streamowaliśmy. Ale mam wrażenie, że... Nie, no śledzenie jej nie jestem pewien, czy da jakikolwiek efekt. Czy ona pójdzie w jakieś interesujące miejsce, czy może zmarnuje teraz długą, długą chwilę, licząc na to, że ona coś tutaj zrobi, ale chyba tylko chłonie inspirację z płynącej wody i kwiatów dookoła i biednych pracowników, którzy będą myli do końca swojego życia tę jedną posadzkę, bo jak tylko skończą pierwszą połowę, to druga jest ujebana. Jak zrobią drugą, pierwsza z powrotem jest brudna i tak to się będzie cały czas kręciło. Dobra, Orli Wzroku. Nihal, co ty to kurwa robisz znowu? Indeed. And what brings you back? I want to show you something. Oho. No dobra, jak Nihal coś znalazła, to mogę liczyć na to, że będzie to naprawdę interesujące. Chociaż nadal, jak już mówiłem, nie jestem do końca przekonany, czy jej w pełni ufam, czy też nie. Zamknięte drzwi? Nie, o, otwarte drzwi, przepraszam. This house of wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. Właśnie, przeszukiwałem już to miejsce. Have you been sneaking in there? Dziwaczne diagramy w warsztacie Ahmada Nolaska, ale ja wiem, że tutaj są dziwaczne diagramy, już przeglądałem większość tych rzeczy. It gives me a tingle down my spine. Like I'm hearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people, out among the stars. Nonsense. O cholera, czy Basim razem z koleżanką zaczną odkrywać sekrety tajemnic kosmosu tego uniwersum? Kto wie, no tutaj akurat te kosmiczne, bardziej mleczno-galaktyczne, czy też po prostu układosłoneczne rzeczy też miały niemałe znaczenie w tym całym lorze Assassina. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. No to po prostu wygląda jak jakiś taki troszeczkę bardziej popierdolony globus. Jak coś, co bym zobaczył na reklamie na Instagramie, że da się kupić na AliExpress. No i jakbym miał akurat dobry dzień, to bym od razu zamówił, ponieważ wygląda jak fajny bajer. Tak więc no nie jestem pewien, czy ten sam diagram jest w stanie mi cokolwiek powiedzieć. Na pewno jakieś tutaj skarbunie są. Ruch, ruch, ruch. Nihal znalazła dziwaczne diagramy. Dobra, ale jest tutaj jakiś jeszcze jeden, chociaż dziwaczny diagram dookoła. Tam mam kogoś do obgadania. U góry nic się nie znajduje. Nic mój wzrok tutaj Orli nie wykrywa. No tak więc sorry, Nihal. No chyba nie mamy tutaj więcej do pogadania, szczerze mówiąc. Nic tutaj ciekawego nie ma. Wydupcam stąd. Ona przynajmniej nie ma zamiaru mi nic więcej powiedzieć. Tam ktoś za to ma coś do powiedzenia. Dzień dobry, witam pana starca! Translator. What is he still doing here? To ten jebaniec, co mnie wystawił do tych cholernych strażników? Chyba tak. Nain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wadaan. Aha, dobra, straszne pierdoły. Ale o chuj chodzi z tą Nihal? Co ona jeszcze takiego ma mi do pokazania? Ponieważ cała ta opcja mi się nie odznaczyła tutaj. Co sugeruje mi, że ona jeszcze ma coś do powiedzenia. Może z nią muszę przegadać ten temat? Może jakiś dialog będę miał z nią? Może jeszcze jeden ten diagram gdzieś się tu znajduje? Czy ona po prostu przyciągnęła mnie tutaj, żeby pogadać o tym, jak bardzo nie ogarnia, co jest tutaj narysowane? Chyba, że tutaj jest jakaś dalsza część tego biura? Nie. Tam już odsunąłem, tam już popatrzyłem, ale dalej mamy tutaj obszar eksploracji, tak więc nie jestem pewien, czy coś się zgliczowało, czy coś innego mam tutaj robić. Dobra, wychodzę stąd, pierdziele. Nihal, powiedz coś do mnie. Koniec, nic już tutaj nie ma. Okej, dobra, poddajmy się w takim razie. Zobaczmy, czy ja tutaj w ogóle aktywnie zbieram do mojego śledztwa jakiekolwiek poszlaki, czy raczej takie pierdolety sobie trochę robię. Mam wrażenie, że pierdolety, dobra. Wmieszaj się w tłum na parterze. To chyba jedyna rzecz, którą mogę w tej chwili sensownie zrobić. Tylko czy ten tłum, w który mogę się wmieszać, to na przykład jest tych czterech typów, czy mam jakieś konkretne miejsce, w które muszę się wmieszać? O, no i co? No jesteśmy wmieszani. A może to nie to? Dobra, lecimy dalej! Troszeczkę jestem zagubiony w tym, co powinienem tutaj ze sobą zrobić. Orli Wzrok jest chyba moją tutaj najlepszą metodą, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. To swoją drogą, to co nazwałem przed chwilą pierdolniętym globusem. Nie wiem, co by to mogło być, jakiś gigażyroskop? Tutaj jest postawiony. Ogórkowy! Sayyidi,
I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. To niesamowite czasy musiałyby być, ponieważ wtedy ludzie się potencjalnie zainteresowani nauką jarali tematem mierzenia obwodu Ziemi, tak samo bardzo jak teraz się jaramy, nie wiem, jakimiś dzikimi sztucznymi inteligencjami, które potrafią cuda robić. Impressive door. Where does it go? Those who came before are... What? I said, those who came before are... O, cholera jasna. Never mind. O, intrygujące. Hasło, żeby przejść na drugą stronę. Pytanie, czy ja dam radę znaleźć tutaj odpowiedź na to, jak to hasło powinno brzmieć, czy może jest to dla mnie wiedza zabroniona i tylko członkowie zakonu mają tutaj jakieś powiedzonko, które da się rozpoznać. Nadal Nihal nie ma zamiaru mi nic w tej chwili tam więcej powiedzieć ani pokazać. Nie jestem pewien, czy coś tutaj nie uległo potężnemu zgliczowaniu. Ale siema ty. Aha, dobra, musi gong pierdolnąć, dopiero wtedy będzie wykład, co? Kradzież kieszonkowa akurat mnie teraz za bardzo nie jara. Nikogo nie widzę tutaj innego, kto chciałby ze mną pogadać. Nihal się ewidentnie, nie wiem, zgliczowała, zablokowała, zbagowała, bo będzie mi tam krążyła po tych diagramach w nieskończoność. Chociaż obczaiłem dwa na jej oczach i jeszcze podyskutowałem z nią o tym. Może z drugiej strony? To nie jest w ogóle miejsce, gdzie ten cały wykład miał być robiony? Nie, wydawało mi się chyba. Dobra, zbierzmy sobie tego dynksa zatem. Majlis, salon intelektualny. Mój salon to jest zawsze bardzo intelektualny na przykład, więc sobie taki też tytuł mogę przypisać. No i co? Wmieszaj się w tłum na parterze. Ten gong w ogóle nie chce wybrzmieć. Dobra, wiecie co? Ja chyba zrestartuję jakiś checkpoint, zobaczymy co się dzieje. Człowiek pomyślałby, nic tu nie ma, a jednak kurwa, tylko trzeba być od odpowiedniej strony ustawiony, więc to jest chyba ostatni diagram. I ten jest ewidentnie najbardziej przerażający. Trochę mi się kojarzy z tym filmikiem, który oglądałem... Jest taki jeden, nie pamiętam nawet jak się kanał nazywa, ale opisuje jakąś popierdoloną książkę, gdzie jest eksplorowane i co mogłoby się przydarzyć ludzkości na przestrzeni kolejnych miliardów lat i ewoluowali, albo raczej niektórzy deewoluowali w naprawdę pojebane istoty. I to trochę to przypomina. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. Ja szczerze mówiąc, to tutaj na dole widzę takie jedno miejsce, w które uderzenie niewątpliwie zadałoby całkiem potężne obrażenia. Ale dobra, teraz jak sobie tutaj łaziłem dookoła, no i ta, bo tutaj po kolei trzeba te diagramy obczajać zgodnie z taką kolejnością, jaką ona sobie wymyśliła i one same się podświetlały. I mamy film, kurwa! Dobra, okej. Okay. Jedna rzecz, którą więcej wiem temat, teraz na temat Miraża. Pamięć DNA. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Dirwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you, but you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. Nihal chyba na trochę za dużo sobie pozwala, mam wrażenie. W sensie,
Wybraliśmy jakąś naszą ścieżkę, podążamy tą ścieżką, nie możemy jej powiedzieć wszystkiego, co wiemy, bo złożyliśmy przysięgę, odbyliśmy trening, jesteśmy w dość niemało skonspirowanym jakby układzie z innymi ukrytymi. Ona będzie normalnie mi tutaj wyrzuty jakieś robiła, że nie mówię jej wszystkiego. Oczywiście, kurwa, że nie mówię ci wszystkiego. Jestem w gigatajnej organizacji, a ty sobie co wyobrażasz, że będę ci po prostu przychodził do domu i plotkował na temat tego, co wiem i czego się dowiedziałem? Są pewne granice. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Jestem jedyną osobą w całym tym Domu Mądrości, która tak intensywnie dopytywała o ten wykład. To the House of Wisdom, center of learning in Baghdad. Indeed, of the entire world. Baghdad. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood, who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Hello, kolego, Basim. Both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayidi, I urge you to hide until it's safe. Wcale nie podejrzane, że stoimy w stroju asasyna zaraz przed nim, w tej chwili. Our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. Ja to byłem szczerze przekonany, że nasi wrogowie dobrze wiedzą, jak prezentują się zwykle asasyni. Ten cały outfit, który mamy na sobie, to nie jest typowy ubiór ludzi w Bagdadzie. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom, the house you led astray. But I will find you, and I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Basim jak zawsze bardzo intensywnie podchodzi do zadania. Przywódca zakonów Abbasidzi nosi przydomek Al-Rabisu, które to słowo w starożytnym języku Mezopotamii znaczy demon. Jego tożsamość została ujawniona. To Fazil al-Kemsa, wielki uczony Domu Mądrości. Jego czyny od nielegalnego pozyskiwania cennych ksiąg po przeprowadzanie bluźnierczych eksperymentów na ludziach uczyniły go żywym przykładem wypaczania nauki. Zdradził się podczas wielkiego sympozjum. Czas zadać cios! Poszukaj informacji, które pozwolą ci odkryć miejsce pobytu Al-Rabisu. No i teraz dopiero zaczyna się faktyczne dochodzenie. Tutaj to były pierdoły, tam, że Nihal chciał o czymś pogadać i tak dalej. Fazil leads the order in Abbasia. I need to hunt him down. Oj tak, no i to jest chyba to, o czym mówiłem poprzednio. O, dobra, nie wyjeb się na schodach. Ja wiem, że cię bardzo uderzyła ta wiedza, którą pozyskałaś, ale spokojnie, chillera. Zobaczmy, co znajdziemy wszędzie dookoła. Tutaj jakieś notatki, niekoniecznie wszystkie będą miały jakieś większe znaczenie, ale pogadajmy z kim trzeba. Siemano, witam serdecznie. A tych mam podsłuchać, gadamy, dobra. Dupnę sobie zatem tutaj i słuchamy. No mówcie. How exciting. What do you think frightened the great scholar? Poczuł, że ten pierd może być czymś więcej. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Okej, dobra, możemy odkrywać okazję w takim razie. Ogrodnik na dachu może mieć dostęp do piwnicy. Spoko, ale mamy kolejnych ludzi nawet bez poszukiwania, którzy mogą coś wiedzieć. Pardon me. But I heard a rumor about a hidden basement beneath the house. Niekoniecznie chciałem tak bezpośrednio go o to pytać. You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises.
O, zaproponuj sztona, by przekupić. Cholera, no mam 5, to co ja się będę ograniczał? Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. Gówno mnie to obchodzi. About any hidden cellars. Właśnie. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. No i zajebiście, zejdź przez klapę na zachodnim zewnętrznym dziedzińcu. Powiem wam, jestem mega pod wrażeniem, bo okazuje się, że te sztony potrafią mieć taką kurwa wartość dla ludzi, że momentalnie zmieniają absolutnie ich przynależność. Ten tutaj był głównym sługą, nic nie chciał powiedzieć, zobaczył tego kurwa sześciokąta, czy jakie to tam ma kształty i tak, wiesz co, a może wypierdolę w Bieszczady, dobra, wiesz co, tak zrobię, zakopię się tam, domek z dyrta se zbuduję, a ty wiesz co, o 16:28 ten ziomo będzie na swoim balkonie i da się go zestrzelić z balkonu obok, gdzie wejdziesz drzwiami z tyłu. A ja wydupcał robić dywany, no. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking znowu about? Znowu to hasło. Those who came before are... Let me get back to you. Okej, okay, naukowo brzmiące hasło zapewnia wstęp do strzeżonego pomieszczenia. To też będzie dobrze obczaić. Tutaj mamy coś do podsłuchania u góry, tak więc udajmy się tam. Zamknięcie biblioteki, dobra, te takie trochę pierdolety niekoniecznie są przydatne. Ale widzicie, jak dużo teraz informacji zaczynamy tutaj zbierać wszędzie dookoła. Tak, 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 dobra, akurat broni niekoniecznie chcę używać. Ale bardzo chętnie dupnę sobie tutaj i zobaczę, o czym ten ziomo gada do siebie. A nie, oni tutaj jest ich dwóch. I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet. We better find Fazel's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. Okej, okej. Personel biblioteki szuka jednej z ksiąg Fazila. Czyli rozumiem, że mógłbym spróbować tutaj wbić sobie do środka i samemu to poszukać, wejście tylko dla personelu. Mamy tam dwóch gości w takim razie, jeden drugi jest wrogiem, nie, mamy tam jeszcze więcej przeciwników. Dobra, okej, okay. To jest dobra informacja, tam znajdziemy potencjalnie informacje, które pozwolą nam wejść do tego tajnego pokoju. Raczej poznać hasło, żeby wejść do tego pokoju. I better not use my weapons here. A ja tam broni nie chcę używać, chcę wyjść tutaj na dziedziniec, żeby móc użyć Enkidu, bo on mi może zaznacza jakieś kolejne rzeczy. Jebany, jak się tutaj wisi. O, do mądrości jednak powiem wam, trochę pojebanych rzeczy potrafi nauczyć. Dobra, nie mogę używać narzędzi, wiadomo, mamy oczywiście cholernie dużo strażników dookoła, w tym tutaj jakiś gościu, który klucz może mieć przy sobie. Ala tararara, tutaj jakieś skarby, skarbeńki, oczywiście Enkidu mi tutaj jakieś kolejne opcje pokazuje. Mamy klucznika. I mamy zajebiście dużo wrogów, których też przydałoby się oznaczyć. Oj, 3 bary szybkiej likwidacji, tam jak pięknie by podziałały. Ja chciałbym zobaczyć, czy Enkidu potencjalnie wskaże mi kolejne poszlaki, które mógłbym tutaj gdzieś zlokalizować. Bo przeciwników to jest jedno, tutaj oczywiście są wszędzie dookoła. Ja tutaj, nie, tu nie po Domu Mądrości przedtem skakałem i po dachach takie cudowne trasy wynajdywałem. To było inne miejsce, ale też podobną konstrukcję miało. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj tych pytajniczków ten Enkidu mi za bardzo teraz nie podrzuca. Ten ogrodnik u góry może mieć klucz, fajnie by było się do niego dostać, ale droga do niego może być akurat dość skomplikowana. Dużo wrogów po drodze tutaj oczywiście będzie go pilnowało. Czy tam jego pilnowało, czy kogoś innego pilnowało, to już bez znaczenia. Ale ptaszor żadnych kolejnych poszlak mi tutaj nie sugeruje. Jak wygląda menu mojego śledztwa? Bo tutaj... O, no i mamy tutaj kurwa wszystko zapełnione. Aby wejść do gabinetu, trzeba znać hasło. Pytanie, czy on będzie w swoim gabinecie, nie wiem. Ale nawet jeżeli nie uda mi się zdobyć tych informacji, wbijając tam do tej biblioteki, to myślę, że na spokojnie... Ha! Podpierdolę coś jej z kieszeni, sztona kupieckiego, fantastycznie. To będę mógł użyć tej całej klapy, która znajduje się z tyłu. Zejście przez klapę, ogrodnik może mieć klucz do piwnicy, ale jeżeli poznam hasło, to wbijemy sobie tam po prostu na bombie. Tak więc, moi drodzy, ja się wtopię w otoczenie i zakończymy ten odcinek. Mamy 35 minut około. Dzięki wielkie za oglądanie. Zaraz zacznie się poszukiwanie, a potem assassination. Tak więc dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapa w górę, ja uciekam. Miłego dnia i pa, pa.